Siema, siema, sobota 12 października, czyli jak większość z Was wie, dzisiaj jest Rampage. To, co się dzieje na tegorocznej edycji Rampage'a, jest coś nieprawdopodobnego. Ostatnie dni to po prostu wyczekuję vlogów od riderów, które wrzucają, no to często u nich wieczorem, u nas na przykład rano, żeby po prostu zobaczyć, jak tam progres w ich przejazdach. Szymon Godziek startuje, to jakie on rzeczy robi, front z dropa, podwójny flip na koniec. Jestem tak zajarany tym Rampage'em i w ogóle samą jakby tą ideą, nie? Że nie ma czegoś, to sobie to zbudujesz, nie pasuje ci hopa, to sobie ją przerób. No i tak myślałem to pod kątem jakby swoim i swojej jazdy i tego, że na przykład, nie wiem, nie chcę robić jakichś trików na średniej, bo nie jest wystarczającym step-upem. Co to jest za wymówka? Przez tydzień oni tam po 10 godzin dziennie na pustyni w 40 stopniach kopią. Po prostu wczoraj wieczorem mnie naszła taka motywacja, że jadę na kazurę, biorę narzędzia, przerobię sobie trzecią średnią, tak jak mi się podoba i mam nadzieję, że coś dzisiaj fajnego uda się potrikować. Ogólnie to ważna informacja, w sobotę za tydzień jest jam. 19 października jest jam, season ender. Zaraz się na to, dużo będzie działać, powrotna będzie działać, duże hopki są przykryte, chłopaki tutaj działają. Zresztą nie ma tu za bardzo step-upa na tej średniej, no ale jest lądowanie płaskie. Tu dobrze widać kontrast pomiędzy tą dużą, która teraz jest rozkopana, żeby sklepać, a treningówką naszą. Więc po pierwsze rozkopać ziemię, podnieść do góry. Yep. Rozkopać, całość podnieść. No, wygląda to coraz lepiej. To nie robimy tylko dla siebie, tylko też na jump będzie fajna hopka. Proce na lądowanie od boku teraz. Półki za dużo nie ma. Ale wcześniej to było tak, że był ten jakby róg lądowania i było od razu w dół. A teraz jest trochę tak, że się wyląduje i na spokojnie. Też nie ukrywam, że fajnie jakby było tak miękko i tak płasko, żeby rower bardzo zwalniał. Tak do bara wolę. Żeby to nie było tak, że łapię tego bara i ten rower zaczyna szybko jechać, tylko wylądować sobie w miękki piach, ogarnąć się i sobie zjechać. No to trochę bardziej takie skoki na półę, no ale nie ma co ukrywać. Trochę się dyga. Chłopaki już zaczęli jeździć, to się szybko ubija, więc ja potem jakbym chciał próbować bara, to pewnie rozkopię sobie. Dawaj! Dawaj! Yep. Zaczynam śmigać, treningówka i na razie chyba przynajmniej z 5 razy sobie porobię sui, żeby połapać pozycję i takie tam, a potem zacznę myśleć o barze, rozkopię i... No mam nadzieję, że zrobię. Dobra, rozkopaliśmy. Kicker po raz drugi. No i co? No mega chce bara. Nie wiem trochę, jak się do tego zabrać. Nie robiłem dzisiaj testowych na tym małym treningowym step-upiku do tego, co tam robię. Z wybicia je za bardzo. Połapię pozycję kilka razy. Też nie za dużo. No i chciałbym zakręcić. Stresuje się. Dobra, robię przymiarkę. Oj. No chyba mogłem robić. Ale się stresuję. Yes!
Jest barek na średniej. A jeszcze robiłem pull-up bary treningowo. Rozciąłem sobie na palcu. Ten kciuk obolały, kurde, też se obiłem. Już mówię, już dostałem, to teraz muszę zrobić. Ale stres. Powinienem jeszcze zrobić drugi, trzeci, czwarty, piąty, ale powiem wam, że tak ze mnie ciśnienie zeszło po tym pierwszym, że już nie wiem, czy mi się chce dzisiaj jeździć. Bo nagrywam chyba chłopaków. Jep. Od 13 do 17. 4 godziny misja, żeby zrobić obrót kierownicą. No tak bywa. One hand to bar spin. Okej. Okej. Woohoo! Rampage za 1,5 godziny. Emocje sięgają zenitu. Uwielbiam kazurę. Wow! Fajny rower ma, co? A wiesz dlaczego, tak? Fajny rower ma. One hand bar spin. Okej. Okej. Było chyba 20 osób z łopatami dzisiaj, więc mega zajawa. No i jak pokopaliśmy te 1,5 godziny, to potem była mega sesja. No mam nadzieję, że chociaż tak dobra sesja będzie na jamie 19 w weekend, bo naprawdę był banger. No i udało się zrobić bara. Więcej nie pojeżdżę, bo tak sobie walnąłem w kierownicę, robiąc pull-up bary, że hej. Ale i tak mega sesja, a dla osób, które oglądają do końca, mam jeszcze promocyjny klip, czyli to jak zeskoczyłem z kickera, bo najechałem na patyk. Bo najechałem na patyk przed kickerem, no i po prostu miałem tak zwaną skok w przeciwstok. Także to dla osób, które oglądają do końca i widzimy się w następnych odcinkach. Jo.